Faflota zostawimy, słuchajcie, bo Faflot nie słucha. On by zaraz uciekł do lasu na norowania, nie? Jeszcze by lisy małe powynosił z nory. Waldek! Ej! No fajnie, że reagujesz na swoje imię. Klatkę, słuchajcie, spieprzyłem. Przyznam się, że coś poszło nie tak. Po tych świętach, nie? Za dużo tutaj chyba było. I mózg jeszcze nie wrócił do pierwotnej formy. Patrzcie, no patrzy, co tam jest za płotem. Widzi drzewa, widzi, że tam zielone. Czy to prawdziwe, czy to sztuczne, czy to rysunek, czy to fototapeta? Tu już woda leci. Chociaż na tego diabła to najlepsza by była woda święcona. Jaruś, gdzieś ty jest? Miszko, chodź, chodź, idziemy, wracamy do Koziłkowa. Powiedz, że jesteśmy w okolicach przyszłego pastwiska naszych koziołków. Idziemy, moi drodzy, nahakaliśmy trawy, no nie tylko trawy, i szczawik zajęczy, i krwawnika dla indyków. Trochę tutaj na lewo, słuchajcie, ta, jak to się nazywa, czeremcha, o, te drzewo, które widzicie teraz na głównym planie, na środku tego kadru, stoi jakby na miedzy odgraniczającej tą łąkę od tego na lewej stronie przyszłego pastwiska koźlaków, bo tutaj się będzie ta cała akcja toczyć. Ten teren będzie opłotowany, wieje straszliwie, opłotowany, opastuchowany. Stajenkę jakoś tam, jakąś tam wybudujemy i tyle. Micha, idziesz? Chodź, idziemy, bo wszyscy już na nas czekają. Słuchajcie, kurde, dzisiaj będziemy chyba robić lany poniedziałek we wtorek, bo wczoraj nie było na to czasu i tak chyba zrobimy. A o co mi dokładnie chodzi? Że trochę tych bandytów wszystkich, którzy tutaj już czekają, oproszymy z węża, nie? Jaruś, przydałoby ci się to, bo osikany jesteś, cały żółty. Jęzorem oblizujesz się, bo czujesz te wszystkie te, nie? Listki i tak dalej. Ale poczekaj, jak to wszystko zrobić? Czekajcie, zrobimy tak, że nakarmimy tą zielonką kuraki, koźlaki. Pójdziemy później tam, jeszcze jedną taką skrzynkę, czy co to jest, koszyczek, nazrywamy. Wrócimy do królików, bo króliki też chcą zielonki. Słuchajcie, ale teraz idę bardziej tutaj w kierunku ptasiorów. Wypuścimy je, one już są, wypuścimy je, no wypuścimy je tutaj na to podwórko, bo one są już z kornika wypuszczone. Tak samo są świnie na przykład nakarmione już po wyżerce, także zaczynamy ten odcinek troszeczkę inaczej niż zwykle. Czekajcie, muszę tu otworzyć drzwiczki. Dobra, czekaj, to otworzę, a patrzcie tylko tych, czekają na to. Mam nadzieję, że nie polecą mi tam, gdzie te kuraki. Widzę, że indyki naprawdę totalnie nie kumają. One zawsze przechodzą, przechodzą. Nie mogę się wygęgać, słuchajcie. Dopiero zaczynam gadkę, jeszcze nic do nikogo nie mówiłem dzisiaj. I nie umiem gadać, zapomniałem jak się gada. One zawsze tam przy tym płocie chodzą. No świnie mi tam włażą, tu sypię żarciem, a świnie tam poszły. Bo są przyzwyczajone, słuchajcie, nie? Że tam jest koryto. One dzisiaj nie dostały, słuchajcie, nic do korytka, bo to po świntach. Stołówka nie funkcjonuje. Dostały namoczonej pszenicy. Jaruś, ty bandyto! Zobacz, oła, użar mnie. Kurde, aż mi krew leci. Jakie ty masz zęby, jak rekin. Gdzieś gryzłeś płot betonowy, nie? I żeś se napiłował te kły. Ja pierdziele, patrzcie, aż się człowiek zranił. Nie będę pokazywał, bo za chwilę zablokują film. Dobra, słuchajcie, rzucam tym wszystkim trawożercom tutaj naokoło. Ale widzę, że do tych nieogarów też będzie trzeba pójść. Dobra, jesteśmy tu u tych wariotów. Świnie tu grasują. Czekajcie, trochę ich tutaj poczęstujemy. O, akurat krwawnik się trafił. Jak najbardziej, w sam raz. Dla indyków, gęsi również z chęcią to przerobią. Świnie na pewno trochę mały. Edziu tu lotok, to tu wprysł w ogóle. Knurek Jurek i świnka Marcelinka. No to dobra, czekajcie, trzeba tu po całej szerokości tego placu, widzicie, no po prostu przejść, nie? Sypnąć
Nie wiem, naprawdę słuchajcie, ja by chyba zacznę sobie robić rozgrzewki. Zanim zacznę nagrywać, to będę musiał robić takie ćwiczenia głosowe w domu albo surowe jajko. Wypić, gardziel przepłukać nim i papę pipopu, mamę mimo mu i po prostu ćwiczyć. Bo nie mogę się wygęgać, ja też mam za dużo do powiedzenia, bo mam za dużo myśli we łbie i mi się wszystko później myli. Dobra, słuchajcie, do karzełków łapciatych jeszcze pójdziemy, one też na to czekają. Jak wszystkich, to wszystkich karmimy. Zielonkom nikt nie może być poszkodowany, a tym karzełkom jak najbardziej się przyda taka zielenina, bo one są w okresie lęgowym. Już co, po niektóre siedzą na jajach. I dobra, kto tu łazi na dachu? Patrzcie, kto łazi po dachu? Ciamajda! Ten laluś nasz. Płaczek, Gabcio. No, cztery imiona ma i każdy pasuje do jego charakteru, słuchajcie. Dobra, no to cyk, cyk, cyk. Tyle myślę, że starczy w zupełności. Tutaj jeszcze trochę poprawimy tym bandytom i parę rzeczy wam muszę opowiedzieć. Dobra, reszta będzie tutaj. Przejdę się najwyżej, słuchajcie, na tą łąkę jeszcze parę razy. No, z myślą o królikach. Dla królików cały taki koszyk też zerwiemy. Jeszcze dla koźlaków też narwiemy. Niech mają, bo za dużo nie dostali. Chociaż jeszcze tam stoją i wyżerają. Jeszcze tego nie pokonały. Patrzcie, widzicie ich? Pełne dupy mają, Jaruś. Czy na siano czekasz? Na co ty czekasz? Siana też jeszcze nie dostałeś. Tylko świnki nakarmiłem. I słuchajcie, tak prowizorycznie. Prowizorycznie. Trochę tylko, kurde, po prostu sypnąłem zboża dla kuraków. Też będziemy ich wszystkich jeszcze gnać w te pędy tam i tam im robić taką solidną wyżerę. Bo póki co to mówię, to było tylko takie o, hop, siup, sypnięcie. Ue, człowiek wpadł do ogniska. No, tu jest miejsce na ognisko, słuchajcie. Dobra, koszyk odkładam póki co, gdzie? Tu go odłożę. Tu nawet jakieś okulary ostatnio znalazłem. No czekajcie, no muszę wam to pokazać, bo po prostu... Patrzcie, ja kiedyś zgubiłem okulary. Rok temu. I je znalazłem ostatnio. Jak one wyglądają? Szok. Jeszcze, słuchajcie, je doprowadzę do ładu i składu i będę w nich tu siedział i się opalał. Tylko nie wiem kiedy, bo czasu na to nie znajdę, bo wszyscy tylko źryć wołają, nie? I obowiązki. Patrz, Jarusia, jak już narzeka na mnie, szykuje się. Za chwilę mu pójdzie para z nosa i będzie tu taranował ten płot jak wściekły byk. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No, że jak nie każdy źryć woła, to jakaś robota jest do zrobienia. A dzisiaj będziemy dokańczać klatkę dla królika. Tam już jest konstrukcja, taka jak widzieliście w ostatnim odcinku, stoi, czeka na dokończenie. Dzisiaj ją dokończymy. Również tutaj stał, nie wiem czy co po niektórzy kojarzycie może, czy nie, taki odchowalnik, taka konstrukcja drewniana, osiatkowana metalową siatką. To jest taki odchowalnik dla piskląt, dla tych stworzeń, które się u nas z inkubatora klują. W tamtym roku się kluły małe kaczki, małe kury. W tym roku też mam około 14 małych kurcząt już wyklutych i chyba będziemy je powoli dawać na dwór. I tą klatkę stąd wziąłem na teren myszka króliczy, wiesz, i tam będziemy tą klatkę czyścić, ten odchowalnik, będziemy impregnować go. Dzisiaj go nie zaimpregnujemy, dzisiaj go na mokro wyszorujemy szczotką ryżową, dopieścimy go, poprawimy listewkami, przybijemy trochę tą siatkę bardziej, żeby tam się szczur nie dostał. No i dobra, słuchajcie, a jutro będziemy impregnować. Tutaj posprzątałem na psiej budzie. Tu zrobiłem sobie jakiś taki stolik, no kurka wodna, żeby coś tu może szło położyć na płasko, bo ta buda jest pod kątem, tak samo ta klatka tutaj stoi, żeby równa podstawa była w klatce, podłoga. To tu też są jakieś listewki podłożone prowizorycznie, słuchajcie. Nie chciałbym, żebyście myśleli, że prowizorycznie to jest moje drugie imię, bo ja się niekiedy staram. Siema, Bobi, co ty tu robisz, chłopie kochany? Po co tutaj to ulokowałem, bo zauważyłem, ta klatka stała na tamtym odchowalniku dla piskląt i zauważyłem, że tutaj indyczki, czy indyczka, czy ile ich tam jest, jest ich sporo, ale ile składa jaja tutaj? Jedna, czy dwie, czy kilka na współę? Może jedna, no, bynajmniej któraś z nich chyba wybrała sobie tutaj miejsce, to znaczy tam, nie, tu je to przemeblowałem, ale składa jaja do tej starej klatki. No i mam nadzieję, że tutaj będzie kontynuować to składanie i może, słuchajcie, wyklują się nam na dziko, bo nie w kurniku, paflocie kochany, indyki! Tutaj blisko piesków, blisko bobuli, chrapuli, bobule będą pilnować, lis chyba tutaj tej indyczki z tej klatki razem z tymi jajami nie porwie. Zobaczymy, wszystko przed nami. Patrzcie, jak się bawią dwa chłopaki, Bekon i Edzio.
Tu będziemy dzisiaj grabić, bo kupa jest jeszcze liści. Pod tą klatką kupę liści zostało. Moi drodzy, drzewka również czekają na posadzenie. A kiedy to sadzić? Nie chce kto tu przyjechać pomóc? 50 dębów jest do posadzenia. Matko jedyno, słuchajcie, tablica dla patronów będzie dzisiaj też wypieszczona, dopieszczona. To są patroni z serwisu Patronite i takimi oto markerami będziemy ich dzisiaj poprawiać. Każdy będzie miał inny kolor. Każdy wspierający. No i dobra! Kogut chciałem powiedzieć. Indoor Waldek pokazuje co potrafi, ale jak człowieka zauważył, to się trochę zamknął w sobie, nie? Taki naproszony był. O, patrzcie. No Edzio coś ewidentnie kombinuje. Już jest w takim wieku, że zaczyna z tymi świnkami tutaj tańczyć. No, zobacz. Myszka, on już jest większy od ciebie. Zobacz, najeżył się i rokeza dostał. Większy od ciebie jest, a był całkiem maluśki, nie? Jak go przywiozłem. Matko jedyna. Dobra, fajnie. Moi drodzy, idziemy w takim razie jeszcze raz na łąkę. Biorę tam myszkę. Gdzie jest myszka? Tutaj. Faflota zostawimy, słuchajcie, bo faflot nie słucha. On by zaraz uciekł do lasu. Na norowania, nie? Jeszcze by lisy małe powynosił z nory. Co to jest za czort? Zabieram, słuchajcie, te statywy. Bo tu na dwa statywy człowiek nagrywa. Na dwie kamery. Zabieram to, moi drodzy. I co, widzimy się mniej więcej za chwilę, jak będę już miał cały drugi taki czerwony koszyczek. Nachakany zielonki. Dobra, słuchajcie, bo jestem z powrotem, ale myszki zapomniałem. Matko jedyna, myszko, chodź, bo cię kruki porwią. No chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra, słuchaj, jesteśmy z powrotem. Trochę poczęstujemy jeszcze te koźlaki, nie? Tylko gdzie im to sypnąć? Czekajcie, gdzieś tutaj na widoku, żeby to się działo. No i dobra. Czy oni wyżerają? Czy oni tylko za mną będą łazić i z ręki chcieć jeść? No jestem ciekaw. Co po niektórzy latają za tym człowiekiem, a niektórzy jedzą z ziemi. No to dobra. Okej, słuchajcie, tu mam takie bardziej, jak to powiedzieć, mlekopędne rzeczy dla królików, typu mlecz, szczawik taki zajęczy. Mlecz przede wszystkim, nie? Jest taki dobry do produkcji mleka dla matek karmiących. No i dobra, słuchajcie, tyle chyba tym kozom wystarczy. Tu jeszcze może trochę, o, z bliska pokażemy, Jaruś, jak ty wyżerasz, zobacz. Zrobię ci perełkę z trawy. Wiosenny koziołek. Dobra, odkładamy to tutaj. I za chwilę wrócimy do królasów. Ale póki co pokazujemy tą rodzinę. Słuchajcie, coś mnie tutaj kuje, coś mnie tu boli. Nie wiem, czy nie mam jakieś przepuchliny. Co tu jest? Albo żebro złamane. Ja nie byłem nie wiadomo jaki piany w te święta, słuchajcie. Ale chyba, żebym się gdzieś wyrżnął. Czy o co to chodzi? Jestem po prostu nieświadomy, Jaruś, tego. Dzisiaj będzie znowu posmarowany masią na świeżba. Trzeba poprawić, trochę ci zeszło. Ale żeby ci całkiem przeszło, nie? To musisz mieć poprawione. Ja mam chyba jakąś kolkę. Albo przepuchlinę. Ja bym się nigdzie nie wyczas. Kurde, nie wiadomo o co chodzi. Świnie jeszcze grasują, buszują, pasi brzuchy. Jestem ciekaw, kiedy będą świńskie porody, bo co po niektóre to już są takie okrągłe, jakby zeżarły piłkę lekarską. Coś mało tych świn tutaj jest. Tylko są dwie siwe. A gdzie jest Knurek, Jurek i Marcelinka? Te shorty, tylko mi nie mówcie, że tam gdzieś chodzą. Indyki bombią na ten ludzki stół. Nie? Piórka czeszecie sobie tymi dziobami, a przy okazji bombiecie tam na ten stół. Fajno. Waldek! Ej! No fajno, że reagujesz na swoje imię. Widziałeś tu świnki? Gdzie one są? Nigdzie ich tam, kurde, z tyłu nie widzę. Czekajcie, szybko się tylko przejdę. Nie chcę wam naprawdę tutaj nudy tworzyć. Ale coś tu jest nie tak. Tu ich nigdzie nie ma. Tu jakieś poszczególne kaczki. Tylko ten bekonik nasz tu lata. Bekon, lubisz z tymi kurami przebywać, nie? Kurde, cię wypuściłem i żałuję, bo chciałem, żebyś trochę z rodziną polatał, ale jesteś żgak, nieusłuchany. Nie chcesz ani wrócić, ani wyjść z tamtego kurzego podwórka tutaj na świńskie. Matko jedyno. Dobra, nie wiem naprawdę, gdzie poszły te świnie, słuchajcie. Coś tu się wydarzyło. No i tyle. Zawijamy manatki z tej rzeczywistości do tej króliczej, chodźcie, patrzcie. Te kozy łażą za mną tylko i czekają, aż dam im siano. One wolą uschniętą trawą niż świeżą dupę zapchać, bo takim suchym się lepiej zatko, nie? Przyzwyczajone jesteście, że zapychacie się na fula i później leżycie i me, me. Trawa tam leży, to świnie i kury pożerają. A kozy tu stoją,
Na co, Jaruś, liczysz? Na stołówkowe smaczki? No to musisz jeszcze, chłopcze kochany, trochę poczekać. No, faflot tu w tle leży, zniesmaczony sytuacją. Nie, po prostu słuchajcie, robi się coraz cieplej. Ja pierdzielę, teraz mi będą krążyć po głowie te dwie czarne świnie. Gdzie one są? One chyba uciekły na ludzkie podwórko. Tam do przodu. No kurde, idę tam zobaczyć, bo nie wytrzymam. Były tam te świnie, słuchajcie, a popełniłem błąd, że w ogóle tam poszedłem. Nie wiem, jak mam wam to powiedzieć, co tu się stało, słuchajcie. Świnie już tu są z powrotem. Tam, przy ludzkim, jakby to powiedzieć, łespadole wyżerały resztki owsa, co z wiadra kiedyś wypadły i tam one wyczaiły, że tam jest owiec i one tam niekiedy sobie chodzą, słuchajcie. Tam już jest posprzątane, ale jakieś końcówki tam jeszcze zostały, moi drodzy, do czego zmierzam. Dałem totalnie ciała, wyłączyłem nagrywanie i chciałem tam włączyć przy tych świniach. Ale nie włączyłem! Ja gamoń. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja już mam klatkę zrobioną, króliki nakarmione i teraz będziemy się cofać w czasie. Tu jest nawet ten mały nowy królik, co go dopiero będziecie za chwilę widzieć. Matko jedyno, słuchajcie, króliki mam wszystkie nakarmione, a byłem im takich smaczków nazrywać. Tu był taki czerwony koszyczek, tu on leży. A tu już jest dawno pobojowisko po, słuchajcie, tej budowli, która nie wypaliła, ale za chwilę wam to wszystko pokażę. No, też bym chciał te małe króliczki wam chociaż troszeczkę pokazać, żeby ich było chociaż przez chwilę w tym odcinku. Tutaj są cztery maluchy bambuchy, koźlaki tu chodzą, wcześniej granulatu wyżerały, nie? Jak karmiłem tutaj te króliczki. Ajajajajaj, człowiek naprawdę dzisiaj jakiś zakręcony chodzi, słuchajcie. Tutaj też maluszki grasują, wszyscy mają jeszcze granulatu, mimo tego, że to jest 2 godziny później, bo na górkę dostały. Słuchajcie, no, milutka też. Patrzcie, no tak wyszła ta klatka, nie będę wam za długo pokazywał, bo to za chwilę dopiero poznacie historię, dlaczego to tak stoi, dlaczego to tak śmiesznie wygląda i tak dalej, ale przyszedłem tu jeszcze raz wam dograć, no bo byście inaczej nie widzieli królików, kurka wodna. Po prostu szok. Tego byście też nie widzieli, słuchajcie. Wszystko muszę jeszcze raz dogrywać, cofnąć się w czasie musiałem i tak to jest. To jest ten odchowalnik dla piskląt. Będziemy go czyścić, będziemy go impregnować i tutaj na tle tego betonowego płotu go postawimy do środka tam. Tam jest taki schowek mały na te kurczaki. One mogą się tam od wiatru schować i tak dalej. Będziemy też jakąś żarówkę na noc im wkładać, żeby się dogrzały, jak będą zimne noce. No i tyle, moi drodzy. Ja za chwilę będę dosłownie pstrykał w palce i wy dopiero zobaczycie timelapsa, który tu się na tym stojaku tworzył. Tworzyła się również ta klatka, ale to dopiero za chwilę idę zrobić obiecanego śmingusa dyngusa Jarusiowi, temu czortowi. Tu już woda leci. Chociaż na tego diobła to najlepsza by była woda święcona. Jaruś, gdzieś ty jest? Chodź, no tutaj! Patrz, nie mogę go dojść, bo węża mam za krótkiego. Jaruś, chodź! Sięgnę cię prędzej czy później. Świnie trochę trzeba oblać. Słuchajcie, nie za mocno, tak o tradycyjnie tylko, żeby ich nie płoszyć. Chociaż te świnki widzę, z tego co widzę, to się cieszą. Dobra, cyk, cyk, cyk. Kurde, koźlaki, te cwaniaki uczkły mi tam w narożnik, ale za chwilę ich tu czymś nagonię i ich zaskoczę. Tego Jarusia osikanego trzeba trochę oblać. Póki co ta woda niech tutaj leci. Tu im dam trochę siana. Tu kura gniazdo robi. Jestem ciekaw, czy będzie siedzieć na tych jajach. Czekajcie. No już, rogacz przyszedł. Ale halo, halo, wycofkę robisz. Wycofkę. Dalej. O ty dziady. Dobra. Przyszły te czorty. Trochę robię to po chamsku, słuchajcie. Ale muszę ich lekko potraktować. A żeby z tradycji stało się zadość, nie umiem się dzisiaj wygęgać. Tu po tych indykach jeszcze trochę, patrzcie, i te wszystkie koźlaki, delikatnie, chociaż tak wiecie. Jaruś, ciebie najbardziej. Słońce znowu wyszło, to może się wybialisz troszeczkę. Dobra, nie będę tego dłużej kontynuował, bo to podchodzi pod znęcanie się nad zwierzętami. Zwalniam tempo, zmieniam tryb. Niech się trochę ten dąbek podlewa, no i tyle. Wyobrażacie sobie moją minę w postprodukcji, to znaczy przy laptopie, jak się spostrzegłem, że brakuje 15 minut nagrania. Jak wam tutaj wszystko pokazywałem, obchód robiłem, znaczy obchód, no ogarniałem te wszystkie króliczki. I gadka się kleiła, i to, i tamto. A ja przychodzę do domu, a tu
nie ma materiału. Także, moi drodzy, wybaczcie mi to, ale tak to jest, nie? Niecodziennie jest człowiek ogarnięty. Też to jest złośliwość z rzeczy martwych. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, a to są daily vlogi, czyli codziennie coś tutaj może się wydarzyć. Mam nadzieję, że częstotliwość takich wydarzeń za często nie będzie mnie gnębić psychicznie. No i tyle, moi drodzy. Zróbmy tak, cofnijmy się w czasie i zobaczcie historię tej pokracznej klatki. Let's go! Dobra, słuchajcie, coś naprawdę mi tu nie wypaliło, ale dobra, póki co pokazuję króliczka, słuchajcie, wstrzymałem budowę klatki, bo muszę ją przerobić, jutro będę robił inaczej. Takiego mamy koleżkę, on jest fajniusi, oswojony, słuchajcie, troszeczkę kropi, myszka zainteresowana, kropi troszeczkę, także ja go za chwilę z powrotem w te pędy biorę do domu, tyle co z nim przyszedłem. Niech sobie poje troszeczkę, czekajcie, damy mu jakąś tutaj sklejkę, żeby mu aż tak nie padało. Czekaj, tu jedną. A gdzie drugą? Gdzie są w ogóle te sklejki? Kurka ładna, czekaj na... Tu są. Dobra. Czekajcie. Czekajcie, bo po co on ma zmoknąć? I po co ma chory być? O, tu, żeby mu nie wiało przez tą chwilę. Dosłownie sekundę go tutaj pokażemy, moi drodzy. I spierniczamy. Taki szaraczek to jest karzełek baranek. I to będzie chłopak do tych wszystkich dziewczynek. Myszka, no, przywitaj się, tylko... Grzecznie, nie? Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Chodzi ta psiakita? Dobra, starczy mycha. Do tych dziewczynek to będzie chłopak. Co wam będę tutaj je wszystkie pokazywał, jakby doskonale wiecie, jak one wyglądają. A jak nie wiecie, to się jutro dowiecie, bo będziemy je bardziej pokazywać. Moi drodzy, zajada króliczek, zielonkę, no i dobra. Do tej pory był w domu. Ja już go mam chyba, kurczę, z tydzień czasu, a może i lepiej. Klatkę, słuchajcie, spieprzyłem. Przyznam się, że coś poszło nie tak. W czym jest błąd? W tym, że są za małe otwory. Za niskie są te klatki i ja nie mogę, słuchajcie, tak się dostać.
będę miał problem, żeby wyjąć królika. Patrzcie, dokąd ja mogę tylko dosięgnąć. A tam jakby w narożniku królik siedział, to nie dojdę go. Nie dojdę, a gdyby klatka była wyższa, tak jak tutaj, patrzcie, to ja mogę tutaj nawet łeb sadzić i tam do narożnika dosięgnąć. Dobra, słuchajcie, będę ją przerabiał, a już wam pokazuję, jak ja to zrobię. Tylko weźmiemy tego króliczka jeszcze gdzieś indziej, żebyście mieli zarys, co w tym ludzkim łbie, który dzisiaj się pomylił i nie ogarnął, znowu się urodziło. Co za pomysły, patrzcie, przed chwilą padało, a teraz jaka pogoda się wyklarowała. Słoneczko wychodzi, no, pieśń plecień, nie? Chociaż przeplata trochę zimy, trochę lata. Chyba tak to się mówiło, czekajcie. Tu go też trzeba nakryć. Ja go jeszcze dzisiaj wezmę na ręce i wam go bliżej pokażę. Dajcie mi dosłownie chwilę, bo chcę wam pokazać, co z tą klatką. Patrzcie, zrobimy tak, że postawimy ją. Czekaj no. Tak ją postawimy. Słuchajcie. I odkręcę te elementy i to. Zostawię samą tą ramę dookoła i zrobimy tak podłogę. Bo do tej pory ta podłoga była tak. Jak będzie tak, to te dwie klatki, ta górna i dolna, będą identyko takie same jak ta. Czyli no, będzie jakby ten segment tej klatki z sześcioma pomieszczeniami. Jedna trzecia, nie? Można by powiedzieć, tej klatki to będzie to. No i tak będzie trzeba zrobić. Kurde, człowiek dzisiaj naprawdę jakiś zakręcony. Po tych świętach, nie? Za dużo tutaj chyba było. I mózg jeszcze nie wrócił do pierwotnej formy. Słuchajcie, weźmiemy tego króliczka. Przed chwilą znowu zaczęło padać, ale zaś przestało. Co ta pogoda zwariowana wyczynia. Dobra, biorę tego synka, słuchajcie. On jest grzeczny. On był z takiego fajnego domu, słuchajcie. Patrzcie, ziomeczka. Siemano kolano, w ryjku ma trawę i zajada. Jego rodzice to były niemieckie rasowe króliki. Miały w uszach tatuaże, rodowody i wszystko. On też może mieć tatuaże, ale ja akurat nie będę się w to angażował, bo mi na tym nie zależy. Jeżeli będą jakieś małe króliczki, to po prostu będą tanie do sprzedania, a nie za 600 czy 700 zł, tylko o wiele taniej. Dobra, słuchajcie, gdzie tego synka dać? Damy go z powrotem do klatki. On jest naprawdę fajny, oswojony. Będziemy go głaskać. To będzie nasz, słuchajcie, rodzyneczek. No, dobra, patrzcie, no patrzy, co tam jest za płotem. Widzi drzewa, widzi, że tam zielone. Czy to prawdziwe, czy to sztuczne, czy to rysunek, czy to fototapeta? Nie, nie wie ten synek, bo jeszcze takiego świata nigdy nie widział. On też od urodzenia był w klatce. Moi drodzy, zamykam, biorę się za nakarmienie kóz, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, albo powiem wam szczerze, że może w ogóle nie zobaczycie, może po prostu w następnym odcinku będziemy kolejny raz karmić sianem. Chyba tak zrobię, kończę, moi drodzy, bo ten odcinek już naprawdę trwa za długo. Znowu fajnie słoneczko wyszło, ale widzicie, tam jest słońce, a tam zaś idą chmury. I co to będzie? Raz będzie tak, a raz siak, moi drodzy. Widokiem na tego fajnego, sympatycznego koleżkę. Konkurs trwa, ażeby imię dla niego wymyśleć. Ja już w poprzednich odcinkach zapowiadałem, że będzie taka licytacja. Kto w komentarzach na Facebooku, na grupie facebookowej, wpadajcie tam śmiało, Negatywka TV. Tam w poście, w którym wrzucę ten odcinek, który teraz oglądacie, będzie licytacja. I słuchajcie, kto da większą kwotę, będzie mógł wybrać imię dla tego ziomeczka. Całość kwoty przeznaczymy tutaj, słuchajcie, na budowę tego całego naszego wariatkowa. Kozio, świńsko, kurzo, króliczego. Będzie to wam wszystko przedstawione. Słuchajcie, ja oczywiście, mimo tego, że pozwolę wam wybrać imię temu, kto najwyższą kwotę zaoferuje, to odwdzięczę się kubeczkami z koziołkowa. Kubeczki mam tutaj schowane. Słuchajcie, nie będę ich tak już teraz wyciągał, bo naprawdę nie ma czasu. Tu je mam schowane przed kozami i przed innymi dziobakami. Magnesiki, słuchajcie, różne, różniste, i pocztówki, cyk, oraz tutaj nawet są jeszcze takie małe naklejki. To ten, kto wygra licytację, dostanie i kubek, i magnesik, i pocztówkę, i naklejkę, i
pozwolenie, przyzwolenie na danie temu królikowi imienia, jakie wybierze. Ej, jesteście tam? Słuchajcie, taka informacja, jeżeli ta pierwsza osoba zrezygnuje albo po prostu zachowa się niepoważnie, nie wpłaci tej kwoty, no to wygrywa ta osoba następna, w sensie pod spodem. Wiecie, o co chodzi? Żegnam się z państwem, biegnę koźlakom dawać jedzenie, bo one już tu naprawdę patrzą te płoty chyba zajrzeć, nie? Siemano, malinka. Dobra, moi drodzy, idę się z kozami przywitać, a z wami się żegnam. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Wysyłam piątkę, mówię ci hej, to mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.